pana doktora Witolda Garbaczewskiego. A żeby podniósł troszeczkę nam emocje i przypomniał, czym będziemy się emocjonowali jutro, bo my się emocjonowaliśmy, proszę Państwa, tym zbiorem przez pół roku i to nie było tak, że on nam się znudził. To po prostu z tygodnia na tydzień byliśmy nim bardziej zafascynowani i oddaję głos panu Witoldowi. Ja mogę chodzić? Można chodzić. Ja lubię chodzić, to wtedy lepiej się mówi. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa. Bardzo dziękuję panu Damianowi, że już drugi raz mnie zaprosił na tę sesję. No, tym razem jest to chwila szczególna, ponieważ jutro odbędzie się licytacja, jak wszyscy wiemy, kolekcji szczególnej, którą tutaj nazwałem średniowiecze marzeń, no bo skoro znajdują się tutaj brakteaty polskie, prawdopodobnie z przełomu XII i XIII wieku, których nie ma w najlepszym polskim zbiorze tychże brakteatów, czyli w Muzeum Narodowym w Krakowie, no to jak inaczej taką kolekcję nazwać? Zacznę, no w związku z tym, że jednak będziemy rozmawiali głównie o brakteatach, to zacznę od brakteatów Bolesława Krzywoustego, w związku z czym pominę te monety, które wcześniej, znaczy denary, monety, które były wybite wcześniej, a licytowane będą później z kolei, gdzie też znajduje się dużo rarytasów, no między innymi ten denar Sieciecha. Dobrze. A czy jakiś ewentualnie, przepraszam, panie Damianie, pilot, jeśli można prosić. Aha. To tak nieintuicyjnie dolny guzik przewija do przodu. Okej, okay, a górny do tyłu. Dobra, dziękuję. O. Więc proszę Państwa, pierwsza moneta, która pojawia się w katalogu, brakteat Bolesława Krzywoustego. Generalnie temat brakteatów Krzywoustego jeszcze niedawno uważany był praktycznie za zamknięty. Dominowała i została przyjęta powszechnie w literaturze hipoteza profesora Ryszarda Kierosnowskiego, który brakteaty te sytuował w latach 1133 i 1135, łącząc je z wydarzeniami historycznymi, bo mówię tutaj o tym brakteacie, który, nie może pokażę Państwu wszystkie te brakteaty od razu, o, mówię o tych wszystkich, o trzech brakteatach, które możemy łączyć z końcowymi latami panowania Bolesława Krzywoustego. Także do tej pory dominowała właśnie ta hipoteza, ale niedawno obecny tutaj pan Witold Nakielski opublikował artykuł monograficzny dotyczący tychże brakteatów, który, no muszę przyznać, skłonił mnie do jakby szerszego zajęcia się tym rodzajem monet i do wysunięcia własnych hipotez. I o tych hipotezach przede wszystkim będę tutaj mówił, korzystając z tego, że ja mam głos. Zresztą trochę czas nas goni, dlatego nie dałbym rady powiedzieć o wszystkich teoriach, które tych brakteatów dotyczą. Ja więc tylko może wejdę w słowo na sekundę, bo pan Witold dopiera wykład o katalog aukcyjny. Jeśli ktoś nie ma katalogu, a chce mieć, to możemy teraz rozdać, żeby można było też odnosić się do co jest. Także jak ktoś chce, to ręka w górę, proszę. O, widzę, las rąk. Panie Witoldzie, oddaję tak, głos. Tak więc jeszcze kilka lat temu, kiedy dominowała hipoteza profesora Kierosnowskiego, później rozwijana jeszcze przez profesora Suchodolskiego, znano było stosunkowo niewiele tych brakteatów. Nabycie na aukcji, powiedzmy, czy w ogóle nabycie tego właśnie brakteata, tak zwanego protekcyjnego, tak go będę nazywał, bo generalnie tak chyba powinien być nazywany, no było też nie lada sprawą. No dzisiaj ta sytuacja się zmieniła, jak wiadomo, tych brakteatów jest dużo więcej. Pojawiły się znaleziska niestety niezarejestrowane w nauce, nie wiadomo gdzie te znaleziska dokładnie zostały wykopane, które przyniosły z sobą bardzo dużo tego typu monet, w związku z czym praktycznie rzecz biorąc właśnie na każdej aukcji brakteaty protekcyjne Bolesława Krzywoustego się pojawiają. Co jakiś czas pojawia się również ten brakteat ze świętym Wojciechem, który jest zdecydowanie rzadszy. No więc biorąc pod uwagę tę ogromną liczbę nowych brakteatów protekcyjnych, które pojawiły się na rynku, trzeba było zapytać, czy rzeczywiście, tak jak sądził profesor Kierosnowski i generalnie później cała dotychczasowa literatura, są to emisje manifestacyjne, czyli specjalnego przeznaczenia niejako, które wybite zostały tylko dlatego, aby przekazać jakąś ważną, określoną treść, i obiegały na rynku razem z denarami, nie do końca wiadomo na jakich zasadach. Czy też może mamy tutaj do czynienia z regularną reformą menniczą, którą przeprowadził Bolesław Krzywousty. No i po
bliższemu przyjrzeniu się temu tematowi, wydaje mi się, że właśnie mamy tutaj do czynienia z reformą brakteatową, którą Bolesław Krzywousty przeprowadził najprawdopodobniej w 1136 roku. Otóż w 1135 roku, będąc na zjeździe w Merseburgu, spotykając się z cesarzem, kiedy wracał z tego zjazdu, odwiedził Magdeburg, gdzie z całym przynależnym mu splendorem przyjął go arcybiskup magdeburski Konrad z Kwerfurtu w roku 1135. A Konrad z Kwerfurtu był tym arcybiskupem, który wprowadził do obiegu te tak zwane duże bądź szerokie brakteaty. Kiedy Bolesław Krzywousty zawitał na dwór arcybiskupa Konrada, no z pewnością z tymi brakteatami się zapoznał. Z pewnością wzbudziły one jego zainteresowanie, ponieważ było nową formą pieniądza. No i z pewnością też zainteresował się tego typu monetą, z tego względu, że brakteaty, biorąc pod uwagę system renowacji monety, któremu podlegały intensywniej niż denary, mogły przynieść władcy zdecydowanie większy zysk. A że Bolesław Krzywousty pieniędzy wtedy potrzebował, ponieważ miał zapłacić cesarzowi trybut, wprowadzenie reformy brakteatowej, która zwiększyłaby jego dochody, no, prawdopodobnie był nią bardzo, bardzo zainteresowany. Najprawdopodobniej w roku 1136 pojawił się brakteat ze świętym Wojciechem. Rok później, w roku 1137-38, ten brakteat protekcyjny, chociaż ta kolejność też nie jest tutaj jakby ustalona ostatecznie, no nie dalej jak dzisiaj właśnie w godzinach południowych uczestniczyłem w wykładzie pana Grzegorza Śnieżki, który pisze doktorat na temat mennictwa Bolesława Krzywoustego i który generalnie zgadza się z tym, że brakteaty Bolesława pojawiły się na rynku w roku 1136, ale zmienia ich kolejność, czyli według niego pierwszym brakteatem był ten brakteat protekcyjny, natomiast drugim brakteat ze świętym Wojciechem. W zasadzie można się z tym zgodzić, to jakby w tej chwili jest nieistotne. Najistotniejsze jest to, że te brakteaty pojawiły się w wyniku regularnej reformy w roku 1136. Ten brakteat, który widzą Państwo po prawej stronie, mianowicie brakteat z napisem niepełnym napisem denar z lau, który dopuszcza tutaj dwie możliwości odczytu, czyli denar Władysława bądź Bolesława, znany jest tylko w jednym egzemplarzu. Znaleziony został na cmentarzysku w Brzegu w gminie Pęczniew. Niestety nie jest zbyt dobrze zachowany, dlatego Andrzej Mikołajczyk, który opublikował go jako pierwszy, domyślał się, że mamy tutaj do czynienia z kolejnym brakteatem Bolesława Krzywoustego. Natomiast Stanisław Suchodolski, chyba teraz większość badaczy zgadza się z tym, że jest to brakteat Władysława Wygnańca. Dlaczego ten brakteat znany jest tylko w jednym egzemplarzu? Najprawdopodobniej dlatego, że nie został wprowadzony do obiegu. Reforma Bolesława Krzywoustego została nagle przerwana śmiercią tego władcy 28 października 1138 roku. Władysław II przygotował już stempel, aby tą reformę brakteatową kontynuować, ale najprawdopodobniej osoby, które najbardziej traciły na tej reformie, czyli można władztwo, duchowieństwo, powiedziało stop, koniec reformy, zatrzymujemy tą reformę, powracamy do dwustronnych denarów, ponieważ ta reforma zbyt mocno dziesiątkuje nasze sakiewki. Władysław II, pozycja Władysława II jako seniora tylko, była oczywiście słabsza niż pozycja jeden władcy Bolesława Krzywoustego. On musiał brać pod uwagę to, czego jego otoczenie wymaga, czego żąda. Także najprawdopodobniej zgodził się na zaniechanie reformy brakteatowej i powrócił do dwustronnych denarów. Także tutaj, proszę Państwa, mamy trzy pierwsze polskie brakteaty, będące wynikiem reformy, to jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem to jest hipoteza, nad którą cały czas się dyskutuje, będące wynikiem reformy, która trwała w Polsce około 2 lat. Władysław Wygnaniec, zwany później Wygnańcem, tak jak mówiłem, powrócił do formy dwustronnych denarów i tutaj widzimy to, o czym mówiłem, że musiał liczyć się ze zdaniem swojego otoczenia. To jest bardzo interesująca ikonografia. To jest jego pierwszy denar wybity najprawdopodobniej właśnie w początkach 1139 roku.
wybijany przez okres około 2 lat. No i tutaj wyraźnie widzimy, że władca zasiada tutaj na tronie, natomiast to insygnium władzy najwyższej, którym tutaj jest jabłko panowania, podaje mu osoba stojąca z boku, która najprawdopodobniej symbolizuje właśnie elitę władzy bądź generalnie jego braci juniorów. W każdym razie władca nie jest tu sam i ma jeszcze kogoś, z którego zdaniem musi się liczyć. Natomiast po drugiej stronie znajduje się scena walki z lwem. Ona jest stosunkowo często spotykana na monetach polskich. To jest tak zwany schemat, który pochodzi z... Znaczy swoje zakorzenienie ma jak gdyby w walce Herkulesa z lwem nemejskim. To jest taka charakterystyczna scena, kiedy ten lew jest właśnie wspięty, który atakuje władcę, który akurat wznosi miecz i broni się taką małą okrągłą tarczą. Natomiast po lewej stronie pojawia się taki motyw roślinny, który powiedzmy no, też może być interpretowany w różny sposób. Najprawdopodobniej jest to drzewo życia, motyw, który bardzo często na monetach polskich się pojawia i do którego jeszcze powrócę, omawiając brak teaty. I żeby jeszcze pozostać w kręgu mennictwa Władysława II, chciałem pokazać jego ostatnią z kolei emisję, czyli bitą w latach 1144-46 w Krakowie. O ile wszystkie wcześniejsze wizerunki na monetach Władysława II były wzorowane na denarach, które obiegały wówczas w Czechach, tak ten jest na wskroś oryginalny. Takiego wyobrażenia jak po prawej stronie, czyli jest orzeł atakujący zająca, nie ma w ówczesnym mennictwie. Ono pojawia się w sztuce, ale bardzo, bardzo rzadko. Tak samo jak to wyobrażenie, gdzie jedna postać zamierza się mieczem na pokonaną już drugą postać, więc jest to de facto wykonanie wyroku. Ta ikonografia, szczególnie scena orła atakującego zająca, mogła być przejęta bądź z kierunku wschodniego, bądź z zachodniego. Tutaj też można, że tak powiem, wybierać dwa rozwiązania. Wiemy, że Władysław przebywał na dworach ruskich przy okazji ślubu swojego syna z ruską księżniczką. Przebywał w Kijowie na freskach Soboru Świętej Zofii właśnie takie przedstawienie orła atakującego zająca się znajduje. Być może stamtąd to przedstawienie zostało przejęte, ale niekoniecznie takie wyobrażenie. Taka scena pojawia się również sporadycznie, co prawda, ale się pojawia na zabytkach z kręgu sztuki zachodnioeuropejskiej. I jeszcze jeden denar, który chciałbym Państwu przedstawić bliżej, zanim przejdziemy do brak teatów, czyli typ trzeci według profesora Stanisława Suchodolskiego, denar Bolesława Kędzierzawego, wybijany od 1157 roku przez około 5 lat, najczęściej się mówi do około 1162 roku, jest o tyle interesujący, że po stronie rewersu znajduje się, wyobrażona została postać cesarza. Nie jest to książę, którym był Bolesław Kędzierzawy, tylko atrybuty wyraźnie wskazują na to. Tutaj widzimy jabłko panowania po lewej stronie, po prawej stronie lilia, natomiast na głowie jest taka charakterystyczna cesarska korona, która pojawia się również na denarach niemieckich, że jest to wyobrażenie cesarza. Po drugiej stronie znajduje się imię księcia, też w bardzo oryginalny sposób napisane Boleslaus. Czasami to imię zastąpione jest imieniem świętego Adalbertus, czyli święty Wojciech. I teraz pytanie, skąd na denarze polskim wziął się cesarz, czyli cesarz niemiecki. Wówczas cesarzem był Fryderyk Barbarossa. Do tej pory w literaturze panowało przekonanie, że w roku 1157 po hołdzie w Krzyszkowie, gdzie też były bardzo ważne sprawy polityczne regulowane, Bolesław Kędzierzawy został niejako przymuszony przez cesarza Fryderyka Barbarossę, aby umieścić postać cesarską na monecie książęcej, co miało być jakoby znakiem no, niejako podległości polskiego księcia wobec cesarza. No jednak tutaj można by zapytać, dlaczego ten cesarz utrzymał się na monecie Bolesława Kędzierzawego przez okres no, niemal 5 lat, czy nawet ponad 5 lat, no, skoro
tak, takie przedstawienie tak bardzo godziło w prestiż polskiego księcia, no to najprawdopodobniej postarał się by on o to, aby stosunkowo szybko zniknęło ze stempli jego monet. No więc rozwiązaniem może być tutaj taka hipoteza, że Bolesław Kędzierzawy przedstawił cesarza Fryderyka Barbarossę na swojej monecie w sposób świadomy i wiązał z tym przedstawieniem bardzo konkretne treści, które były bardzo ważne w ówczesnej ideologii władzy. Mianowicie cesarz w tej części Europy, gdzie się Polska znajdowała, wobec słabości papieństwa był jedyną taką realną siłą, która zdolna była usankcjonować władzę książęcą. I jak gdyby pokazanie tego cesarza niemieckiego na monecie polskiej wyraźnie mówiło, że pozycja Bolesława Kędzierzawego, ta pozycja seniora, została usankcjonowana przez cesarza, a tym samym przez władzę najwyższą, czyli przez Boga, i że jest ona nie do ruszenia. Było to bardzo ważne przesłanie na monetach, które znalazło się na monetach Bolesława Kędzierzawego. I teraz tutaj już przechodzimy do braktatów i mamy jeden z ciekawszych braktatów, które znajdą się na jutrzejszej aukcji, ale jednocześnie jedno z najciekawszych braktatów w ogóle, jeśli chodzi o mennictwo polskie, mianowicie braktat z przedstawieniem Syreny. Ten braktat wystąpił tylko w skarbie Zwieńca na Kujawach w ilości 31 egzemplarzy, dlatego bardzo trudno go przypisać do określonej, nie tylko do powiedzmy określonego księcia, ale również do określonej dzielnicy. Tutaj przypuszcza się, że może to być braktat mazowiecki bądź kujawski, chociaż w zasadzie na przykład Wielkopolska nie jest również tutaj wykluczona. Jest to braktat rzadki, na aukcjach pojawia się niezwykle rzadko. I ma bardzo interesującą ikonografię. Mianowicie widzimy tutaj właśnie tak, jak to jest podpisane, syrenę, taką typową syrenę średniowieczną, która bardzo często pojawia się w ówczesnej sztuce, na przykład w kamieniarce architektonicznej, w iluminacjach rękopisów, no i pojawia się też na monecie, co w takim bardzo charakterystycznej, demonicznej pozie. Tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że te wszystkie takie atrybuty kobiece, może tutaj nie za bardzo to widać, ale są egzemplarze właśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie jest to szczególnie dobrze widoczne. Te wszystkie atrybuty kobiece zostały tutaj uwypuklone. Pojawia się taki pas z piór, który jest atrybutem stworzeń zamieszkujących krańce świata, czyli no najczęściej stworzeń demonicznych, które niosą z sobą symbolikę zła, symbolikę negatywną. Te takie właśnie charakterystyczny gest trzymania końców rozdwojonego ogona w takim, no można powiedzieć, obscenicznym wręcz geście, też jest charakterystyczne dla syren, które pojawiają się w ówczesnej sztuce. No i powstaje pytanie, co taka syrena może robić na stemplu monety książęcej. Profesor Kierosnowski swego czasu próbował łączyć ten wizerunek z ideologią władzy, generalnie z księciem, no ale jest to bardzo trudne i praktycznie wydaje się, że ten kierunek interpretacji no nie rokuje większych nadziei. Wydaje się, że po prostu syrena została tutaj przedstawiona w swojej podstawowej niejako funkcji, czyli jako demon zła, demon lubieżności, na zasadzie takiej jakby magii odpychającej. Moneta stawała się przez to talizmanem, który miał z jednej strony przypominać o niebezpieczeństwach czekających na drodze do Królestwa Niebieskiego, a było to bardzo ważne dla ówczesnych ludzi, a z drugiej strony miała być takim jakby apotropajonem odwracającym zło. Na podobnej zasadzie na innych monetach piastowskich mniej więcej z tego samego czasu pojawia się centaur i być może jeszcze jakieś inne hybrydy typu gryf bądź smok. No jest to jedna, pod względem ikonograficznym jest to jedna z ciekawszych monet polskich, wybita właśnie na przełomie XII i XIII stulecia. No i dochodzimy teraz do jednych z najciekawszych monet, które będą jutro prezentowane, mianowicie do monet z przedstawieniami cnót. Grupa cnót obecna na braktatach piastowskich
jest stosunkowo szeroka w porównaniu z mennictwem innych krajów. W ogóle pojawienie się cnót w takim, no można powiedzieć, zagęszczeniu, bo tu jeszcze oprócz Fides i Caritas, co za chwilę tutaj Państwu pokażę, występują na monetach polskich cnoty sprawiedliwości i sprawiedliwości, miłości i Caritas, ale w innym, takim bardziej antycznym niejako ujęciu. Tutaj mamy cnoty, które wystąpiły w skarbach kujawskich, w skarbie z Anusina w ilości dwóch egzemplarzy, zarówno jedna, jak i druga, w skarbie z Wieńca w ilości dwóch egzemplarzy, jak i w skarbie z Anusina w ilości jednej z kolei egzemplarzy, jednego egzemplarza. Tutaj też nam to wiele nie mówi o ich atrybucji, ale możemy przypuszczać, że podobnie jak ten traktat z Cyreną, są one emisjami mazowieckimi, kujawskimi bądź wielkopolskimi, powstałymi na przełomie XII i XIII stulecia. Traktat Caritas jest tutaj szczególnie interesujący z tego względu, że jest to jeden z dwóch egzemplarzy obecnie znanych. Drugi egzemplarz znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. I tutaj ten egzemplarz chciałbym Państwu zaprezentować dla porównania. Oba egzemplarze wybite, jak Państwo widzą, odmiennymi stemplami. Jest jeszcze, jeśli rysunek Strączyńskiego jest w miarę rzetelny, to jest jeszcze trzeci egzemplarz tego brakteatu, który różni się tym elementem, który pojawia się po środku tych dwóch postaci. Po stronie lewej widzimy, że jest to krzyż na takim perełkowym drzewcu. Ta moneta po stronie prawej, tutaj widzimy z kolei najprawdopodobniej krzyż, ale z takimi elementami roślinnymi, też bardzo charakterystycznymi dla ówczesnej ikonografii, w tym monetarnej. Natomiast Strączyński pokazuje rysunek, gdzie po środku pojawia się krzyż podwójny, czyli mogłaby to być trzecia odmiana. No, pojawianie się, i ten brakteat, który widzą, ten rysunek w zasadzie wcierka, którą widzą Państwo na dole, jest to trzeci brakteat z tej serii, który można podobnie w zasadzie atrybuować. On pojawił się w ilości tylko jednego egzemplarza ze skarbu z Wieńca. Następnie przeszedł do zbioru ordynacji zamojskich i tam został zniszczony razem z całą kolekcją w okresie powstania warszawskiego. Zachowała się natomiast wcierka Mariana Gumowskiego, która nam w ogólnych zarysach mówi, jak ta moneta wyglądała. No więc była ona bardzo podobna właśnie do brakteatu Caritas, gdzie również pojawia się ten pas środkowy, gdzie występuje imię cnoty. Natomiast u góry pojawia się element środkowy, który najprawdopodobniej był lilią na drzewcu, ale też dokładnie nie wiemy, ponieważ szczegóły we wcierkach Mariana Gumowskiego były bardzo często podretuszowywane i traciły jakby swój pierwotny charakter. Natomiast po bokach tego elementu pojawiają się dwie postacie, natomiast nie wiemy zupełnie, co pojawia się tam na dole. Tam kiedyś dopatrywałem się, podobnie jak na tych brakteatach u góry, jakiejś postaci, która przedstawiona jest frontalnie, ale teraz chyba już bym takiej powiedzmy pomysłu nie miał. W każdym razie jest to brakteat, który już nie istnieje, ale który uzupełnia naszą wiedzę, jeśli chodzi o przedstawienia cnót na brakteatach piastowskich na przełomie XII i XIII wieku. Jak widzimy, ta moneta, która pojawi się jutro na aukcji, jest bardzo interesującym źródłem, nowym niejako źródłem do badań nad ikonografią monet piastowskich, z tego względu, że wybita jest nieco lepiej, szczególnie po bokach, wybita jest nieco lepiej niż egzemplarz krakowski i możemy zobaczyć, że właśnie za plecami postaci z jednej i z drugiej strony pojawia się taki motyw, który nazwać moglibyśmy czy to jakąś różdżką, czy jakimś drzewem, w każdym razie motyw roślinny. Co on akurat tutaj, jaka jest jego funkcja w tej kompozycji, tego też dokładnie nie wiadomo. Takie podobne różdżki pojawiają się na monetach piastowskich jako być może właśnie różdżki Aarona, które mogły symbolizować wybraństwo Boże i generalnie wybraństwo władcy, niejako potwierdzać jego zdolność do sprawowania sprawiedliwych rządów.
Jaka scena jest przedstawiona u góry, też tego dokładnie nie wiadomo. Na dole pojawia się najprawdopodobniej jakiś święty. W bardzo podobny sposób święty przedstawiony jest na jednym z denarów krakowskich, które też Państwu za momencik pokażę. Brak tutaj co prawda nimbu, ale na monetach piastowskich święci nie zawsze występują z nimbem. Nie jest to element, który ich jednoznacznie identyfikuje w mennictwie piastowskim. O, i tutaj dochodzimy do jednej z najbardziej interesujących monet, które jutro się pojawią. Jest to unikat, który do tej pory był nieznany, a właściwie znany był tylko jego rysunek, zamieszczony w Skorowidzu Edmunda Kopickiego. I moneta ta, jak pan Kopicki napisał, pochodzić miała ze zbioru Mariana Gumowskiego. No tutaj widzimy ją po raz pierwszy w pełnej krasie. Widzimy, że przedstawiony na niej został anioł z krzyżem na piersi. Widzimy też legendę, która tam, gdzie jest widoczna, jest stosunkowo dobrze wybita i dobrze zachowana i daje jakieś podstawy do konkretnej interpretacji. Mianowicie tam u góry występuje słowo dux, to ux jest ligaturą, czyli są to dwie złączone litery. Natomiast na dole widzimy wyraźnie litery he. Później następuje niedobicie i pojawia się na końcu litera s, takie leżące s. No, jeśli chodzi o imiona książąt ówczesnych, piastowskich, to na HE może tylko zaczynać się imię Henryk. Zresztą sama tak zwana fabryka tej monety, czyli jakby zespół cech technologicznych, zespół cech technicznych, którymi się charakteryzuje, również wskazywać może na to, że jest to raczej brakteat powstały bądź przy końcu XII, bądź na początku XIII stulecia. W tym czasie jedynym Henrykiem, który może wchodzić tutaj w grę, jest książę śląski Henryk Brodaty. Wcześniej był tylko Henryk Sandomierski. On zmarł w 1166 roku. Nie był żonaty, nie zostawił żadnego potomstwa, więc nawet nie miałby się kto na niego powoływać na monetach. Więc on odpada. Tak jak mówiłem, pozostaje tylko Henryk Brodaty, no tylko że Henryk Brodaty był księciem Śląska. Czy on mógł wybić tę monetę gdzieś poza Śląskiem, bo brakteat śląski to nie jest, biorąc pod uwagę to, co wiemy o brakteatach, czy generalnie monetach śląskich, bo również denary były wówczas na Śląsku wybijane, nie jest to moneta śląska. Sama ikonografia jest o tyle ciekawa, że anioł pojawia się również właśnie na monetach Henryka Brodatego, wybijanych wówczas we Wrocławiu, czyli na tak dwustronnych denarkach, gdzie po jednej stronie pojawia się półpostać władcy z mieczem i napis Indrich, czyli bez wątpliwości tutaj identyfikuje ten napis jako Henryka. Po drugiej stronie natomiast orzeł bądź anioł właśnie i takie bardzo podobne monety z tym, że z napisem Miziko, czyli Mieszko, wybijał Mieszko Raciborski w tym samym okresie w mennicy raciborskiej, a później po 1202 roku w Opolu, a więc jakby ikonograficznie tutaj do Henryka Brodatego również wszystko pasuje. Natomiast nie pasuje właśnie fabryką, więc jeśli weźmiemy pod uwagę, że emitentem tej monety musiał być Henryk Brodaty, no to musiał on ją wybić gdzieś poza Śląskiem. I tutaj już Kazimierz Strączyński, później Marian Gumowski podejrzewali, że Henryk Brodaty taką działalność menniczą poza Śląskiem prowadził. Nie chodziło oczywiście o tą monetę, ale o inną monetę z napisem Dux Henricus, którą za momencik Państwu pokażę. Natomiast sprawa właśnie pozaśląskiej działalności menniczej Henryka Brodatego nie jest jakby problemem nowym. O, i tutaj może dla porównania. No jeśli powiedzmy chcemy w przybliżeniu określić mniej więcej, gdzie ta moneta mogła być wybita, no to musimy porównać ją z monetami mniej więcej z tego samego czasu, czyli z końca XII i z początku XIII wieku. Tutaj ta moneta u góry, brakteat Mieszka III, jest spośród brakteatów Mieszka, wydaje mi się, jedną z bardziej pod względem technicznych, pod względem właśnie fabryki, podobnych monet do
do tej monety z aniołem. Nie wiem, czy tutaj gdzieś, a jest, dobrze. Tutaj proszę zwrócić uwagę na tą fryzurę. One są takie stosunkowo mocno podobne. Litera E, która również ma taki mniej więcej kształt jak tutaj, zakończona jest jeszcze dodatkowo kuleczkami. No i generalnie jakby taki generalny widok tej monety, może nie tak w jakiś sposób uderzający, ale zbliża ją właśnie do brak teatru z aniołem. No i tutaj należałoby zadać sobie pytanie, skoro te monety są takie podobne, czy nie jest to na przykład emisja Mieszka III, czyli no, żeby takie coś stwierdzić, musielibyśmy tutaj pokombinować trochę z legendą. Litera H, powiedzmy, musielibyśmy przyjąć, że litera H została tutaj omyłkowo przez rytownika wstawiona zamiast litery M. No generalnie jest to możliwe, jeśli powiedzmy te kreseczki właśnie w środku litery M, powiedzmy, opadną w dół, zleją się w jedną linię, no to ewentualnie zamiast M na stemplu pojawia się litera H i wtedy ewentualnie moglibyśmy tutaj czytać dux me, ale już później jest problem, bo litera S pojawia się w środku imienia Messico, więc tutaj niestety, ale no byłoby to trudne. No i póki dysponujemy tylko jednym egzemplarzem tej monety, wydaje się, że takich błędów no nie powinniśmy zakładać i wziąć za dobrą niejako monetę to ten napis, który tutaj widzimy, przyjąć po prostu, że jest on prawidłowy. Drugą monetą, która wydaje mi się bardzo podobna do monety z aniołem i którą trzeba no na pewno brać pod uwagę, jeśli będziemy próbowali określać atrybucje dla tego brak teatru, jest moneta, która jeszcze w inwentarzu właśnie Stanisławy Kubiak i Borysa Paszkiewicza pojawia się jako Konrad Mazowiecki i Henryk Brodaty ze znakiem zapytania, z tego względu, że tutaj na dole w tej listwie napisano jest CU N i HC, czyli Kunradus, to jest właśnie odczytywane jako Kunradus Henrikus, a więc Konrad i Henryk. Więc tym Konradem może być tutaj, nie wiem dlaczego, tym Konradem może być tutaj chyba tylko Konrad Mazowiecki, natomiast Henrykiem Henryk Brodaty. No ja kiedyś tutaj próbowałem jakby odnieść tą scenę, która tutaj występuje, czyli jakby dwóch władców siedzących naprzeciwko siebie z takim jakby jabłkiem panowania pośrodku, nad tym jabłkiem panowania pojawia się jeszcze gwiazdka. Próbowałem to odnieść do wydarzeń, które miały miejsce w roku 1229. To było walki pomiędzy Konradem a Henrykiem Brodatym o krakowski tron. Tam Henryk Brodaty pokonał Konrada pod Skałą i Międzyborzem. Później we wsi Spytkowice zwołał wiec. W tej wsi Konrad Mazowiecki napadł na Henryka Brodatego, uwięził go za sprawą żony Henryka Jadwigi. Później go uwolnił, ale Henryk musiał przyrzec, że zrzeka się pretensji do krakowskiego tronu. To działo się wszystko w roku 1229. Wydaje się jednak wobec ujawnienia właśnie tego brak teatru z aniołem, że jest to moneta wcześniejsza, że może ona pochodzić z pierwszej dekady XIII wieku. Do jakiego konkretnie wydarzenia historycznego się odnosi, no na razie trudno powiedzieć. Wiadomo, że po roku 1202, po śmierci Mieszka III, te przetasowania jakby na scenie politycznej w Polsce były dosyć intensywne. Potworzyły się dwa bloki, które dążyły jakby do przejęcia tronu krakowskiego. Henryk Brodaty próbował tam zachować neutralność, to mu się nie do końca udawało. Być może na jakimś etapie tych działań obaj władcy, czyli Konrad Mazowiecki i Henryk Brodaty, no bo ja cały czas jednak pozostaję przy tej atrybucji, ponieważ wydaje mi się ona tutaj najbardziej poprawna. Być może na jakimś etapie zawarli oni jakiś sojusz, który neutralizował Henryka i być może jest to właśnie odbiciem, ta scena na tym stemplu jest odbiciem tego sojuszu. Wracając do brak teatru z aniołem, należałoby teraz pytać, gdzie ewentualnie mógłby on być wybity, skoro nie jest to emisja śląska. Otóż wiemy, że w roku
1206 najprawdopodobniej Henryk Brodaty stał się panem Kalisza, panem ziemi kaliskiej, ponieważ Władysław Laskonogi, który został wygnany z Krakowa właśnie w 1206 roku, tutaj wystąpił z taką propozycją, aby zamienić ziemię lubuską, którą dzierżył Henryk Brodaty, na ziemię kaliską. To mu tam było potrzebne do jego politycznych planów, które teraz nie będę wnikał. W każdym razie do takiej zamiany doszło. I w roku 1206 Henryk Brodaty stał się władcą ziemi kaliskiej, którym to władcą był najprawdopodobniej do świąt Bożego Narodzenia, czyli praktycznie do końca 1208 roku, czyli przez około 2 lata. W Kaliszu, jak wiadomo, to jeszcze z czasów Mieszka III, istniała mennica, która prowadziła najprawdopodobniej stosunkowo intensywną działalność, wybijała no, prawdopodobnie kilkanaście, jeśli nie więcej, typów brakteatów, głównie z napisami hebrajskimi, a więc była to mennica prowadzona przez Żydów. I najprawdopodobniej Henryk Brodaty, jeśli to rzeczywiście jest jego brakteat, zapragnął w ten właśnie sposób, wybijając monetę, zaprezentować się swoim nowym poddanym jako władca z pełnymi prerogatywami. To jest oczywiście tylko hipoteza wstępna, ponieważ jest to moneta, która bez wątpienia wymaga bardziej intensywnych badań przy uwzględnieniu wielu innych monet, które znajdują się w zbiorach polskich, jeszcze za momencik o nich powiem. Ale wydaje mi się, że tak jak to jest zresztą w katalogu, ta atrybucja, która została podana w katalogu, że jest to moneta kaliska Henryka Brodatego, wybita w latach 1206-1208, w sumie tam jest 1207, ale należałoby to jeszcze o jeden rok przedłużyć. W tej chwili, wydaje się najbliższa prawdy. No i tą monetę też przy okazji można powiedzieć, że tą monetę również być może należałoby odnieść do mennicy kaliskiej i do tego samego okresu. No czy Henryk Brodaty mógł stosunkowo krótko dzierżąc właśnie ziemię kaliską wybić na przykład dwie monety w Kaliszu? No mógł, jak najbardziej mógł, ponieważ no, 2 lata to jest wystarczający czas, żeby wybić więcej nawet niż 2 brakteaty. To jest akurat dokładnie ten sam czas, kiedy mamy źródło, które pozwala nam stwierdzić, że na ziemiach polskich dokonywano wówczas wymiany 3 razy do roku. Jest to bulla papieża Honoriusza III skierowana do Leszka Białego z roku 1207, a więc dokładnie z tego samego czasu, kiedy Henryk Brodaty dzierżył ziemię kaliską. Jeśli chodzi o monety, jeszcze tylko trochę przeskoczę. Jeśli chodzi o monety z imieniem Henryka, taką najbardziej znaną do tej pory monetą pozaśląską oczywiście, jest ten brakteat, który tutaj widzimy po prawej stronie, gdzie wyraźnie już w legendzie jest napisane Dux Heinricus. Tutaj może tego powiedzmy nie widać, ale są egzemplarze, gdzie ta legenda jest przedstawiona w sposób niebudzący zastrzeżeń. Na razie tylko sygnalizuję tutaj istnienie tej monety. Wrócę do niej właśnie przy omawianiu tego brakteatu z przedstawieniem świętego Stanisława, który jest również jedną z ciekawszych monet, które wystąpią na jutrzejszej aukcji. Tutaj teraz kilka słów powiem o brakteatach z napisami hebrajskimi, które zostały znalezione tylko i wyłącznie w jednym znalezisku na terenie Polski, mianowicie w Moskorzynie. To jest 20 km mniej więcej na południe od Głogowa, czyli Śląsk. Są to brakteaty, które odznaczają się zarówno swoją ikonografią, jak i techniką. One były wykonywane były wybijane zarówno jednym stemplem, czyli mają formę takich typowych brakteatów, jak jednym uderzeniem, jak i tym samym stemplem, ale
uderzonym dwukrotnie, po jednej i po drugiej stronie. Są to tak zwane właśnie półbrakteaty bądź denary brakteatowe. Akurat ten, który widzimy po lewej stronie, występuje tylko w formie brakteatowej, natomiast ta moneta po prawej stronie występuje w obu formach. Tutaj akurat, o ile pamiętam, jest to również brakteat. Brakteaty hebrajsko-napisowe ze skarbu z Moskorzyna. Tutaj teraz będę mówił, powiem, to co będę mówił, będzie się opierało na badaniach Dobrochny Gorlińskiej, która napisała doktorat właśnie na temat monet hebrajsko-napisowych pod dosyć mylącym tytułem Żydzi w administracji skarbowej polskich książąt, jakoś tak to w tym razie brzmi. Książka poświęcona głównie właśnie brakteatom hebrajsko-napisowym. Znakomita książka, ona została wydana drukiem i tam między innymi cały rozdział poświęcony jest właśnie brakteatom, znaczy monetom hebrajsko-napisowym, które wystąpiły tylko i wyłącznie w skarbie z Moskorzyna. Akurat te dwa typy, które tutaj widzimy, w tym skarbie wystąpiły najliczniej, biorąc pod uwagę to, co o nim wiemy. Ten brakteat po lewej stronie w ilości bodajże 19 egzemplarzy, ten po prawej chyba 32, a więc stosunkowo licznie, biorąc pod uwagę, że było tam kilkadziesiąt chyba tego typu brakteatów. Ten po lewej stronie jest szczególnie interesujący, ponieważ tutaj w tej listwie, gdzie znajduje się napis hebrajski, znowu coś mi uciekło. Tutaj pojawia się imię Menachem akurat na tym egzemplarzu, ale oprócz tego istnieją egzemplarze, gdzie wyryte jest imię Jakob, bądź po prostu nie ma żadnego napisu, tylko takie właśnie rzędy okręgów, tak jak na tym egzemplarzu po prawej stronie. Menachem i Jakob to są imiona żydowskie, one prawdopodobnie oznaczają zarządców mennicy. U góry tutaj widzimy, to jest niestety bardzo, bardzo niewyraźne wyobrażenie, ale takie właśnie były monety ze znaleziska w Moskorzynie. Szczególnie bardzo charakterystyczne dla nich są te niedobicia takie, które widzimy na krawędziach. W każdym razie tutaj wyobrażony został władca w półpostaci, to po prawej stronie. Tutaj widzimy głowę, tutaj trzyma proporzec, a tutaj ma miecz oparty o ramię. Po lewej stronie natomiast biskup, jakiś biskup, najprawdopodobniej jest to święty Wojciech. W tym czasie właśnie święty Wojciech przede wszystkim, no i wcześniej również święty Wojciech przede wszystkim na monetach piastowskich się pojawia, oczywiście jako patron państwa, bądź jak to również Dobrochna Gorlińska sądzi, jako powiedzmy patron krucjatowych przedsięwzięć Henryka Brodatego, bo między innymi właśnie Henrykowi Brodatemu bądź Henrykowi Pobożnemu te monety Dobrochna Gorlińska przepisuje. I tutaj, tak jak Państwo widzą, w związku z tym, że skarb odkryty został, no tak jak mówiłem, 20 km od Głogowa, czyli na ziemi śląskiej, jedynymi Henrykami, którzy mogą tutaj wchodzić, znaczy jedynymi władcami, którzy mogą tutaj wchodzić w grę, bo skarb pochodzi z lat 20. bądź 30. Te monety pochodzą z lat 20. bądź 30. XIII wieku, to są właśnie Henrykowie Śląscy, Brodaty lub Pobożny. Ewentualnie możemy również przypuścić, w związku z tym, że było to stosunkowo blisko granicy wielkopolskiej, że emitentami tych monet są książęta wielkopolscy, czyli Władysław Laskonogi bądź Władysław Odonic, a same monety zostały wybite w jakiejś nieokreślonej mennicy wielkopolskiej. No tutaj na obecnym etapie trudno się zdecydować na konkretne rozwiązanie. Tutaj Dobrochna Gorlińska chyba bardziej skłania się ku władcom Śląska, czyli Henrykom. W każdym razie, jeśli tak byłoby rzeczywiście, to byłaby to kolejna moneta, bardzo interesująca moneta Henryka Brodatego, obecna na jutrzejszej aukcji. Jeśli chodzi o ikonografię tej drugiej monety, no ona jest również bardzo interesująca, bardzo oryginalna. To jest najprawdopodobniej, żeby już powiedzmy nie przedłużać, nie wchodzić w szczegóły, to jest najprawdopodobniej drzewo życia, czyli taki uniwersalny symbol świętości, który pojawia się no nie tylko na monetach piastowskich, ale również generalnie w całej ikonosferze, nie tylko monetarnej, ale w ikonosferze w ikonosferze sztuki w tym okresie. Tutaj jeszcze występuje ptak. Na czubku tego drzewa jest to najprawdopodobniej orzeł solarny, który bardzo często jest z drzewem życia łączony i czasami jeszcze po bokach tutaj występują takie okręgi, tak jak widzimy tutaj
w tym pasku na dole, to też najprawdopodobniej są symbole solarne. Już nie będę wchodził tutaj jakby szerzej w tą ikonografię, bo też już czas powoli się kończy. Natomiast są to na pewno bardzo interesujące monety, które również bardzo rzadko pojawiają się na aukcjach. I teraz jeszcze o jednym typie chciałem Państwu powiedzieć, który również wystąpił w skarbie z Moskorzyna, ale tylko w formie brakteatu, a więc wybita była ta strona po lewej, którą Państwo widzą po lewej. Co ciekawe, w Moskorzynie wszystkie te brakteaty zaopatrzone zostały w litery hebrajskie, tam gdzie pojawia się ta postać pod łukiem, pojawiają się litery hebrajskie, ale o tym na razie nie będę mówił, powiem o tym denarze. Mianowicie to jest denar, który pojawił się w skarbie z Pełczysk w bardzo dużej ilości, w związku z tym uważany jest za monetę małopolską, ale również tutaj, jeśli chodzi o atrybucję, bardzo dużą rolę grał odczyt ikonografii, którą tutaj, szczególnie na tej stronie, a to również profesorowi Paszkiewiczowi udało się odczytać, o co tutaj chodzi. Mianowicie do tej pory ta postać, która ona jest tutaj też bardzo źle widoczna, ale generalnie ta postać na środku uważana była za anioła z takimi dziwnie odstającymi warkoczykami z boku. Tutaj co widzimy, te skrzydła, one były brane za skrzydła anielskie, ale w rzeczywistości mamy tutaj do czynienia ze świętym Stanisławem. Ze świętym Stanisławem i bardzo charakterystyczną dla niego ikonografią. Mianowicie święty występuje tutaj po środku, natomiast po boku występują, przedstawione zostały dwa orły. One tutaj myliły dosyć długo badaczy w związku z tym, że są przedstawione z profilu. Nie jest to, powiedzmy, często spotykane przedstawienie na monetach. Tutaj widzimy głowy z dziobami, tutaj natomiast ich skrzydła. A więc jest to postać flankowana takimi dwoma orłami. No to jest oczywiście nawiązanie do legendy o świętym Stanisławie, którego ciała pilnowały cztery orły. Tutaj oczywiście cztery się nie zmieściły, są dwa. Tutaj natomiast jest postać, którą zinterpretowano jako postać powstającą z grobu, czyli przedstawienie chyba najbardziej znanego cudu świętego Stanisława, wskrzeszenia Piotra z Piotrowina. Tutaj z kolei mamy przedstawienie drugiego świętego, jak się przypuszcza, wskazują na to jego atrybuty, czyli takie dwie palmy, czy też takie drzewka, które trzyma w rękach. Tutaj, żeby też już nie wchodzić w szczegóły, jest to przedstawienie, jak się przypuszcza w literaturze, albo świętego Wacława jako patrona Katedry Krakowskiej, albo świętego Wojciecha jako patrona ogólnonarodowego, do którego przyrównywano właśnie świętego Stanisława. Moneta jest łączona właśnie z kanonizacją świętego Stanisława, która miała miejsce w roku 1253 w Asyżu. Natomiast w 1254, czyli rok później, uroczystości kanonizacyjne odbyły się w Krakowie. Być może po tej dacie została wbita właśnie ta moneta, natomiast nie jest wykluczone, że została wykonana nieco, powiedzmy, kilka lat wcześniej w ramach propagandy przedkanonizacyjnej, ale do tego jeszcze wrócę, jak będę omawiał ostatnią monetę, o właśnie tą monetę. Ostatnią monetę, którą chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić, bardzo, bardzo interesującą i również niezwykle rzadką, chociaż niezwykle rzadką na rynku numizmatycznym, chociaż w stosunkowo wielu egzemplarzach, to jest ponad 1500 egzemplarzy, pojawiła się w skarbie z Pełczysk i najprawdopodobniej w skarbie z Bobina. To jest moneta, która generalnie nie nastręczała badaczom zbyt wielu problemów w interpretacji, znaczy w atrybucji, o może tak. Tutaj dookoła biegnie legenda Dux Boleslaus, w związku z tym, że moneta została znaleziona w skarbie pełczyskim, no to przypisana została mennicy krakowskiej. No jedynym, znaczy władcą, który wówczas władał Krakowem, był Bolesław Wstydliwy, więc no wszystko wskazuje na to i z tym chyba należy się zgodzić, że emitentem tej monety jest Bolesław Wstydliwy, książę krakowski. Natomiast kiedy ona powstała? No to zależy od tego, jak zinterpretujemy postać, która pojawia się w polu. Tutaj były między innymi takie propozycje, aby widzieć w tym biskupie, widzieć biskupa krakowskiego Prendotę. Tu już też nie będę jakby w to wchodził, ale najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia ze świętym Stanisławem właśnie. No mogą na to wskazywać atrybuty, ale przede wszystkim wskazuje na to jedna z odmian tej monety, gdzie mniej więcej tutaj, to akurat nie jest ta odmiana, ale mniej więcej w tym miejscu pojawiają się dwie główki, ukoronowane głowy, są to głowy książęce. No trudno przypuszczać, żeby
na Monecie biskup przedstawił się, że powiem, w całej postaci, a więc zdecydowanie bardziej jakby reprezentacyjnie niż książęta, którym podlegał. W ten sposób mógł być przedstawiony tylko święty. Jest to najprawdopodobniej święty Stanisław, znaczy jest to na pewno święty Stanisław. Pytanie tylko, kiedy została wybita moneta, czy po jego wyniesieniu na ołtarze, czy też przed. Nie jest wykluczone, zresztą tutaj tak jak napisałem w tym podpisie, że moneta została wybita przed jego kanonizacją, właśnie w ramach tej propagandy, którą znamy między innymi z kroniki Kadłubka, więc jest całkiem możliwe, że wybita została jeszcze w latach 40. XIII wieku. No i tutaj pojawia się parę zagadek z tego względu. Aha, tutaj chciałem przedstawić jeszcze Państwu dwa takie przykłady właśnie pojawiania się na stemplu monetarnym nie świętych, ale kandydatów do świętości. Mianowicie po lewej stronie jest Braktea Tlestka Bolesławowica, księcia mazowieckiego, misja około 1182-86. Tutaj właśnie też profesor Paszkiewicz jakby tą ikonografię wyjaśnił, gdzie po jednej stronie pojawia się ojciec, to też jest ważne, nie sam emitent Lestek, ale jego ojciec, Bolesław Kędzierzawy. Po drugiej stronie natomiast tutaj pojawia się, nie, odwrotnie, to jest właśnie książę, a tutaj pojawia się biskup. Biskup jest to biskup płocki Werner, który był bardzo bliski współpracownikiem Bolesława Kędzierzawego, który został zamordowany na rozkaz jednego z możnowładców, tej Bolesty konkretnie, z którym przegrał proces o wieś i który był bardzo, bardzo mocno czczony, był wpisywany nawet do katalogów świętych, chociaż świętym nie był, ale widzimy, że były działania, które zmierzały do uczynienia z biskupa Wernera świętego i takim świadkiem właśnie tych działań jest ta moneta. Podobnie tutaj jest jeden z braktatów, tak zwanych braktatów krakowskich, które pochodzą ze skarbu krakowskiego, właśnie znalezionego w 1999 roku. Są to monety, które pochodzą głównie z lat 20. i 30. XIII wieku, takie charakterystyczne, małe, bardzo ładnie opracowane monetki. Tutaj również pojawia się biskup z napisem wstecznie, tutaj trzeba czytać Geden. Jest najprawdopodobniej biskup Gedeon, biskup krakowski, zwolennik Kazimierza Sprawiedliwego, który w momencie wybicia tej monety już na pewno nie żył, bo zmarł w 1185 roku, ale był bardzo bliskim współpracownikiem Kazimierza Sprawiedliwego, przyczynił się do zegnania z tronu Mieszka III w roku 1177 i mógł być przywoływany właśnie na stemple monet przez potomków Kazimierza, no przede wszystkim przez Leszka Białego. A jego kult mógł być wykorzystywany właśnie do celów politycznych. Gedeon też nigdy świętym nie był, ale najprawdopodobniej pojawia się tutaj jako kandydat do świętości. I na tej samej zasadzie możemy przypuszczać, że moneta ze Stanisławem mogła być wybita, zanim jeszcze nastąpiła jego kanonizacja. No i tutaj mamy właśnie taką zagadkę małą. Nie wiem, ile jeszcze mam czasu, przepraszam bardzo. Czy już mi minął czas? Tutaj mamy taką małą zagadkę, ponieważ jak Państwo widzą, nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, są to monety, które pod względem technicznym są tożsame, można powiedzieć. Biorąc pod uwagę kształt liter, te litery są takie same, tak jakby były robione jedną ręką. Biorąc pod uwagę rysunek tego brakteatu, proszę zwrócić uwagę na kształtowanie tutaj twarzy, przede wszystkim twarzy, gdzie to profesor Suchodolski też zwracał na to uwagę i to profesorowi się kojarzyło z trupią czaszką, tak, panie profesorze? Nie? W każdym razie gdzieś to było. W każdym razie bardzo charakterystyczny sposób kształtowania twarzy, oczu w formie takich dwóch niewielkich pierścieni i pozostałych szczegółów. De facto w ten sam sposób. Są to monety, które moim zdaniem wyszły spod jednej ręki, a co najmniej są produktem tej samej szkoły rytowniczej. No tylko, że tutaj mamy problem, ponieważ ta moneta, tak jak już wspominałem, wystąpiła tylko w skarbie z Pełszyc, który jest tam datowany na rok po 1250, na okres po 1250 roku. I najprawdopodobniej właśnie z tego czasu pochodzi, natomiast ta moneta wystąpiła tylko w skarbie z Wieńca w ilości 6 egzemplarzy i w Anusinie w ilości 1 egzemplarza, a więc w skarbach kujawskich, które są datowane no, na około
najpóźniej na około 1100, na pierwszą połowę, na pierwszą ćwierć XII wieku. Pierwszą ćwierć XIII wieku, przepraszam, bo jestem rozmęczony. Na pierwszą ćwierć XIII wieku są datowane, czyli 1200-1225, a więc te monety, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie wymowę skarbów, dzieliłyby około 40 do 50 lat. No, czy jest to możliwe? Wydaje mi się, że nie za bardzo. Tutaj ze skarbami też jest taki problem, że w wielu przypadkach zachowało się tylko część skarbów. Na przykład jest taki bardzo ważny skarb z Halina na Kujawach, gdzie spośród ponad 3000 monet zachowało się tylko 200. I fakt, że dana moneta w skarbie z Halina wystąpiła, to jest dla nas ważną informacją, ale że nie wystąpiła w skarbie z Halina, no to też nie możemy do końca jakby zakładać, bo zawsze musimy takie stwierdzenie opatrywać dużym znakiem zapytania, ponieważ nie wiemy, czy w tym skarbie taka moneta się pojawiła. Również skarb z Pełczysk, nie znamy skarbu z Pełczysk w całości, to był ogromny skarb złożony z około 20 tysięcy monet. No i generalnie, sądząc tylko i wyłącznie po skarbach, wydaje mi się, że czasami mogą nas one sprowadzać na manowce. Tutaj chciałem jeszcze Państwu pokazać pozostałe monety, bo to jest znacznie szersza grupa niż te dwie, które Państwu przedstawiłem. To jest generalnie, to jest sześć monet, ale jest ich co najmniej kilkanaście, jak nie dwadzieścia kilka, które właśnie wykonane są dokładnie w ten sam sposób. Te, które mają legendy, stosunkowo łatwo je porównać i stwierdzić, że one wyglądają tak samo. Tu jest między innymi właśnie ten słynny brak teatr przypisywany Bolesławowi Wstydliwemu, gdzie władca walczy z Turem. Jest to jedyne takie wyobrażenie w numizmatyce średniowiecznej chyba ogólnie rzecz biorąc. Natomiast tam, gdzie legend nie ma, to obraz również jest kształtowany w ten sam sposób. Tutaj wszędzie właśnie twarze, jakby Państwo spojrzeli, wszędzie kształtowane są dokładnie tak samo. No i generalnie powiedzmy te wizerunki na monetach mają, jeśli się na nie spojrzy, no to widać, że one mają z sobą bardzo wiele wspólnego. Wydaje mi się, tylko tak bardzo, żeby już kończąc, proszę Państwa, ten temat, wydaje mi się, że wszystkie te monety, chociaż oczywiście to jest tylko taka hipoteza wstępna, to należałoby przy tych skarbach, które te monety zawierają, no, przysiedzieć i jeszcze raz porządnie je zbadać, ale wydaje mi się, że te monety, które tutaj widzimy, są emisjami, być może większość z nich są emisjami krakowskimi, które nastąpiły po tych właśnie małych, pięknych brakteatach ze skarbu krakowskiego. Te małe brakteaty, tu już jak pan profesor Suchodolski zaproponował, wprowadzone zostały reformą menniczą na początku XIII wieku. Nie wiadomo dokładnie, jaki władca je wprowadził, czy był to Władysław Laskonogi, czy Leszek Biały. W każdym razie wydaje się, że była to pierwsza dekada XIII wieku i obiegały najprawdopodobniej do końca lat 30. i na początku lat 40., kiedy w ziemi krakowskiej panował już po Bolesławie, po Henryku Brodatym, panował Henryk II Pobożny. Przeprowadził on reformę, gdzie wprowadził właśnie tego typu brakteaty. A więc ten brakteat, który tutaj widzimy z imieniem Henryka, należy najprawdopodobniej odnieść do mennicy krakowskiej i datować na pierwsze lata jego panowania, czyli początek lat 40. XIII wieku. Dobrze. No jeśli chodzi generalnie o brakteaty, to ja bym miał, proszę Państwa, tyle. Oczywiście te najciekawsze egzemplarze z jutrzejszej aukcji. To jest oczywiście temat bardzo szeroki, bardzo rozwojowy i na pewno kontrowersyjny. Jeśli Państwo mieliby jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję za uwagę.